serdecznie, z tej strony Kamikadze. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem nagrać drugi odcinek z serii otwierania kart UEFA Champions League 2015-16. Dzisiaj już drugi dzień pod rząd. Przy powrocie ze szkoły wstąpiłem do kiosku i kupiłem sobie oczywiście jak zwykle dwie saszetki. I dzisiaj postanowiłem je otworzyć. W ostatnim odcinku, pierwszym, karty nie za bardzo mi się spodobały, ponieważ praktycznie są identyczne i trochę głupio wyglądają. Ale dobra, przestańmy już kieprzyć i przejdźmy do otwierania. I tutaj już widzę, że jak zwykle w każdej saszetce mamy takie coś. Ludzie, piszcie mi, co to w ogóle jest, bo ja nie wiem. Dalej mamy Dech Milesa z Manchesteru City. Mamy Easy Mat Mirina z tego PSV. Mamy tutaj zawodnika meczu Franka Riberiego. No ta karta akurat mi się podoba. Zobaczcie, jak fajnie błyszczy. I dalej karta specjalna to karta gwiazdy i Giebora. Serki, że tak słabo czytam tę nazwę, ale z tymi klubami spotkam się pierwszy raz w życiu i nie za bardzo znam tych zawodników, więc wybaczcie. I tutaj mamy nareszcie kogoś z Real Madrid i to jest Karim Benzema i Lady Nguna. I przejdźmy do otworzenia drugiej saszetki i zarazem ostatniej. I mamy Mangale, Tarbata, Pereira. I mamy tutaj Permertezakera i Laurenta Kościelnego i to jest duet obrońców. I bardzo fajna karta. No ta akurat jest fajna, przeciwieństwie do tych bazówek. Mamy jeszcze Thibaut Courtois, bazówkę. Bazówkę Benito Ramana. I oczywiście, jak zwykle, ta karta. A tym razem przyciągnęła mnie karta, która jest na tej kardzie, czyli Thiago Silva. Nie wiem, o co z tymi kartami chodzi. Nie wiem, do czego one są. To praktycznie nie jest karta, tylko... O, proszę, takie coś. Więc jeżeli wiecie, to piszcie mi, o co w tym chodzi. A więc do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!